Hej, hej, siemaneczko, witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku z Wiedźmińskich Opowieści. Z Wiedźmińskich Opowieści, w których... Oh shit, co to jest? Oddział Mewe zbliżał Płacząca się do silnej puszczy. Był to gęsty las, którego początki sięgały czasów koniunkcji sfer. Dopiero za króla Widemonta wykarczowano trakt przez środek Kniei, znacznie skracając czas podróży między Rosbergiem a Aldersbergiem. Nawet w czasach pokoju to nie była bezpieczna droga, powiedziała Rajla. A teraz nikt się tu nie zapuszcza. Na skraju puszczy rosła ogromna wierzba. Jej pień zasłaniały opadające gałęzie. Widok przywodził na myśl twarz ukrytą za rozpuszczonymi włosami. Mewe miała złe przeczucia. Nie podobał jej się słodkawy zapach bijący od drzewa, ani metaliczny brzęk owadzich skrzydeł. Posłała więc przodem zwiadowcę. No to się nigdy źle dobrze nie kończy. I zrobił krok do tyłu. Do drzewa byli przywiązani ludzie, pokryci żywicą sączącą się z ponacinanego pnia. Jej intensywny zapach zwabił insekty z całego lasu. Muchy, gzy, pszczoły, chrabąszcze kleiły się do skóry. Właziły do nosów, uszu. Eldain wita nas w swoim lesie, szepnęła Rajla. Mewe podeszła do wierzby. Przywiązani do pnia ludzie wciąż żyli. Ci, których elfy złapały niedawno, rzucali się i wyli, błagając o ratunek. Ci, którzy wisieli na drzewie już od kilku dni, wodzili już tylko za królową nabiegłymi krwią oczami. Wolni spętanych ludzi, trzymaj się od drzewa z daleka. Trzymajmy się od tego z daleka. Liryjscy żołnierze już wyciągali noże, żeby przeciąć liny i uwolnić nieszczęśników. Ale Mewe ich zatrzymała. To może być pułapka. Stójcie. To może być pułapka. Trzymajcie się z dala od drzewa, to jest rozkaz! Żołnierze, którzy zwykle wykonywali polecenia królowej bez chwili zawahania, tym razem spoglądali w jej stronę z wyraźną niechęcią. Dopiero kiedy Reinhard powtórzył rozkaz, schowali broń i wrócili na trakt. Długo jeszcze słyszeli dochodzące od strony starej wieży. Ostatnio mieliśmy wycie. Jeszcze dopiero co... No, kurde, spadły niestety morale. Ale dopiero co mieliśmy do czynienia z jednym drzewem, przy którym oczywiście... Kurde, znowu zaczęła gadać, jak ja wyciągam mapę. Dokładnie w tym samym momencie. To jest trochę irytujące. Mogliby to zrobić inaczej, że na przykład rozmowa się wstrzymuje na moment, w którym ja odpalam mapę, prawda? A tak to ja nawet nie wiedziałem, że ona zamierza gadać. Do wszystkich oddziałów. Puszczę przemierza Liryjska królowa Mewe. Jej oddział jest niewielki, ale nie można go lekceważyć. Zróbcie co możecie, żeby utrudnić jej przemarsz i osłabić jej wojska. Uderzymy, kiedy będą u kresu wytrzymałości. No proszę, proszę. I teraz tak. Albo na górę. Albo na dół. Tylko zastanawiam się, w którą... Ja pinkole, ten las jest wielki. No dobra, w takim razie idziemy na dół. Ten las jest ogromny wręcz. Drażni mnie to trochę, że właśnie nie wysłuchałem tej rozmowy, z tego względu, że no skąd miałem wiedzieć, że akurat w tym momencie, kiedy ja naciskam M, to ona zaczyna gadać, no? Mogliby to zmienić. Trzeba będzie, kurde, zagadać do CD Projekt. O właśnie, a co tutaj będzie? Bo ja nie widzę tutaj żadnego. Stojące na rozdrożach kapliczki Melitele miały chronić podróżnych ode złego. Zmniejszyły wszystkich wrogich łuczników do jeden. Nie pozwól, żeby Mewe zginęła. Jako zagadka jest to zrobione. Okej, do jeden. Będzie ciężko. Dobra, bitwa skrócona, zobaczmy. Zmniejszyły wszystkich wrogich łuczników do jeden. I problem jest taki, że jakkolwiek obijemy tego elfiego Grasanta, jak zadamy jakiekolwiek obrażenia, to wtedy Mewe otrzymuje jeden punkt obrażeń, a ona ma jeden punkt obrażeń i jest po ich stronie.
co jest moim zdaniem bardzo, bardzo dziwne. No dobra, czyli tak, dekret królewski, dobieram z talii, posiłki, wybierz sojusznika i zagraj jego egzemplarze ze swojej talii, wybierz brązowego sojusznika z pola bitwy lub ręki i dodaj jego egzemplarze do swojej talii, tak? Okej. Okay. A jakbym zrobił tak... O właśnie. I dzięki temu wzmocniłem królową Mewę. Dobra. I teraz tak, wybierz sojusznika i zagraj jego wszystkie egzemplarze stali. To raczej nie, z tego względu, że musimy jakiegoś mieć na planszy, prawda? Więc ja bym tutaj raczej poszedł w stronę wybierz brązowego sojusznika z pola bitwy lub ręki i dodaj jego egzemplarze do swojej talii. No dobra. To w takim razie zrobimy dekret królewski. A, koniec tury, dobra. Dekret królewski. Zobaczymy, co tam się uda nam... Okej, mamy... Wystarczy jeden strzał. Raz. I drugi kusznik. Wskaż mi cel. Zaatakujemy dwa. Dobra. Mewa jeszcze jest w stanie to wytrzymać. Teraz tak. Zagraj wszystkie jego egzemplarze ze swojej talii. Może na razie nie. Może adeptka z Arteuzy. Aretuzy, przepraszam bardzo. W tą jak sobie mańkę. Życzysz, pan? Oczywiście wybieramy kartę, żeby dodać kopię. Wybierz sojusznika i zagraj wszystkie jego egzemplarze ze swojej talii. Dobra, czyli wybieramy tak. Koniec tury. I wybieramy tego. I mamy 3. Dobra, czyli tak. Tutaj zadamy 4 punkty obrażeń. Co oczywiście Arbalest, zrobimy tak. Na twój rozkaz. Tutaj zadamy 5 punktów obrażeń, czyli pancerz zadamy tak. Nie uratuje. I tutaj zadamy 6 punktów obrażeń, czyli zrobimy tak. Bailando. Pięknie. Nie było to aż takie ciężkie, ale trzeba było wiedzieć, co wyciągamy z talii. Ta karta została włączona do twojej armii. Znajdzie się w namiocie dowodzenia. Okej. Nie było to aż takie trudne, ale warto było rozegrać choć jedną potyczkę. Żeby było wiadomo co i jak. A tutaj mogę? A, nie od tej strony. Nie? Trzymamy się w ogólnie lewej strony, moim zdaniem, co? O, jakaś standardowa bitwa. Nas tutaj czeka. Prawdopodobnie kolejny Skojatel. Oczywiście, że tak. Bitwa skrócona, o proszę. Czyli jednak. Dobra, pytanko tylko, w co mamy iść? W co mamy się pakować, jeśli chodzi o ataki tutaj? Kundel Włamywacz mógłby być ok. Krzepujący Dekokt może niekoniecznie. Leryjscy Kosynierowie całkiem spoko, ale wolałbym jednak mieć jakieś obrażenia. Alchemika może niekoniecznie, medyka polowego niekoniecznie. Zmień siłę wybranej jednostki na siłę jednostki po jej lewej stronie. Chętnie. Chętnie. Tych może... O, kurde, akurat przyszedł mi kolejny kundel na łapę. Co my tutaj mamy? Zadaj wybranej jednostce 2 punkty obrażeń. Jeśli była wzmocniona, zadaj jej zamiast tego 6 punktów obrażeń. No i mamy problem. Mamy problem, bo... Zaraz, a dlaczego ja nie mogę użyć umiejętności Mewy na samym początku? To jest ciekawe. A, tylko ja nie mogę obijać w ogóle w żaden sposób. No dobra, no to nie pozostaje nam nic innego, jak w takim razie zarzucić tutaj pyk, ogień. Bo chyba nie mogę jej wzmocnić. Mogę ją wzmocnić, tylko nie chcę jej wzmacniać. Dlaczego? Dlatego, że ona będzie wtedy biła mocniej. Więc raczej w kosyniera. Robimy interesik? Na początku co drugiej tury wezwij losowego elfa. O, świetnie! A dlaczego dostałem aż takie duże obrażenia? Może mi ktoś powiedzieć? Bo nie za bardzo kumam. No dobrze. No to w takim razie zarzućmy tam do drugiego rzędu ogień. Nadal moglibyśmy wzmocnić, to wzmocnijmy ją w takim razie, tą jednostkę, o 5, łącznie 6. No i tak go zniszczy? Nie zniszczy? A, bo jeśli jest wzmocniona, ona jest teraz osłabiona. Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć. Okej. Okay. Alchemik na razie nam się nie przyda. Ewentualnie kundla.
Im są więksi, tym łatwiej traf. Tego niestety nie mogę, tego ducha lasu niestety nie mogę ścisnąć. To jest trochę przypał. To jest jakaś pułapka. Popatrzcie tylko, co też kot przyniósł. Mhm. Zagraj pułapkę ogniową. 4 punkty obrażeń wszystkim jednostkom. To musiałbym przenieść na drugą mańkę. I to też zróbmy. To też zróbmy. Wolę procę. Łatwiej ukryć. Cyk. Wow. Okej, okay, pułapka powinna zostać zniszczona. I teraz tak, Mewę. Ile to wzmacniasz? Do 4. A Kundel ma 8. A wy macie też 8. To ja bym was wzmocnił w zasadzie, bo wy nadal będziecie osłabieni. Dokładnie, nadal będą osłabieni, ale nie będą wzmocnieni, przez co nie będzie ten... O, już sami tak już... Nie zawiodę! Nie, o, i dyszka. Całkiem niezła dyszka. I taką dyszkę bardzo chętnie bym sobie zabrał. Albo zamienił... Zmień siłę wybranej jednostki na siłę jednostki po jej lewej stronie. Nie, to coś musiałoby być słabego po jego lewej stronie. I wtedy by było spoczko. Więc zróbmy tak. Dobra, i tak. Kurde, no nic nie chce iść na lewą stronę. Myślałem, że będę mógł to jakoś zasymulować. Ale ten ogień jest całkiem niezły na samym początku. Okej, okay, 9, która będzie 10 w zasadzie. Nie damy sobą pomiatać. No nic nie kładzie po lewej stronie. Teraz zobaczymy, no patrzcie, no. Kto jest słaby. Nic nie kładzie po lewej stronie. A dlaczego oni dostają plus 2? Za każdym razem, gdy jednostka, która nie jest elfem, zostanie zniszczona, wzmocni tę jednostkę o 2. O Jezus Maria, jakie kurde będą marudy, no. Zarzućmy tak. Trzeba było słuchać mojej baby. Zarzućmy tak. Dobra. Będę musiał w takim razie sobie... O, i tutaj byłoby troszeczkę lepiej. Po 2 turach na początku, który wzmocnił tę kartę o siłę jednostki na prawo. Na prawo. W takim razie połóżmy sobie to nie tutaj. Nie ma czasu! Na prawo, a ten? Zmieni siłę wybranej jednostki na siłę jednostki po jej lewej stronie. No to nie, to tutaj nie możemy zrobić tego, bo sam sobie zabiorę, jakby ostatnio tak zrobiłem i troszeczkę wdupiłem. Można powiedzieć. Wytrwałości mi. O Jezu, a ty to kto? Auć. Tutaj wszystkie jakieś zagrania. No, powiem wam szczerze, że nie jest kolorowo. Nie jest kolorowo. W te żniwa miast żyta czarnik będziemy kosić. Okej. Okay. Tyle mi z tego przyszło. Plus 15, bardzo wkrótce ładnie. Wkrótce nadejdzie burza, lecz póki co korzystajmy z pokoju. Auć! I teraz zmień siłę wybranej jednostki na siłę jednostki po jej lewej stronie. Na siłę jednostki po jej lewej stronie, no to... Najszybciej to by tutaj to zadziałało, nie? Tak też zróbmy. Na trójkę. Jakaś pomyłka, wcale nie jestem czarodziejem. Wcale nie jestem czarodziejem. Igraszką dla mnie. Co to miecze jest znowu? I sztylety. Zniszcz ranną jednostkę, odnowienie 1. No i w zasadzie my to już zrobiliśmy, prawda? Z racji tego, że gracz spasował, no można by było jeszcze oczywiście tutaj zarzucić. Dostałeś kiedyś kamulcem w gębę? Jakoś tak. Dodatkowo wzmocnić tak. I żebyśmy mieli pewność, że na pewno nic tam się nie stanie, ale to już i tak spasował, więc jego której nie będzie. Wow, to było całkiem ciężkie moim zdaniem. Ale na szczęście tych skojatelów, kurde, porobiliśmy. Co to jest?
Wasza wysokość, w sroczym gnieździe na szczycie tej skały coś połyskuje. Paru śmiałków wyraziło gotowość do wspinaczki. Może znajdą coś cennego, a może połamią nogi. Oczywiście, że zabieramy. Oho, to wygląda mi jak statuetka. Ta, w którą zamieniali często, znaczy zamieniały te czarodziejki, nie? Pani, spójrz, ten kruk, on ma coś przywiązane do nóżki. Jakiś liścik? Może zaadresowany do naszych wrogów. Warto byłoby go przechwycić. Racja, zwabmy kruka świecidełkami. jednym złotem. Okej, i mamy faktycznie zaznaczone... Co to było? Lol. Dobra, tam nie zejdziemy tędy. Trzeba będzie w takim razie uważnie się przyglądać, gdzie ta mapy. Mapa kruka. Dobra, czyli w ten sposób. Tutaj mamy jakieś oddziały, jakieś miasteczko. Może to tutaj właśnie będzie. Zabierzmy to. Zabierzmy oddziały. I tutaj jeszcze są oddziały z tego, co widziałem. Tak. Świetnie. Coś jeszcze tutaj się dzieje. Na obrzeżach Sinej Puszczy znajdowała się niewielka wieś, Krzywy Róg. Osada była otoczona wysokim ostrokołem, a mieszkańcy nosili przy sobie broń. Cepy, siekiery, nabite gwoździami pałki. Widać, elfie sąsiedztwo nie należało do łatwych. Widać, że nie tylko nam. W trakcie postoju do Mewy podeszło dwóch chłopów. Sprawiają problemy. Spuścili głowy w geście szacunku. Nerwowo miętosili koszulę. Pani, trzeba ci wiedzieć, że tu w lesie elfy spotykają się nocami z handlarzami. Kupują od nich broń, lekarstwa. Twarz Riley, która przysłuchiwała się rozmowie, wykrzywił grymas nienawiści. Hawekarzy. Najgorsze ścierwo. Dla zysku gotowi są pomagać mordercom. Nalegam, pani. Musimy ich znaleźć i stosownie ukarać. Mówcie, gdzie to miejsce spotkań? Chłopi spojrzeli po sobie. Jeden z nich podrapał się po głowie, drugi grzebał stopą w piasku. W końcu któryś wydukał. Powiemy, pani, powiemy, ale w zamian za złoto. O ty gnoju, ty. No dobra, masz. Widzę, że mam do czynienia z ludźmi interesu. Proszę, wasza zapłata. Mewe wyjęła kilka monet z mieszka i cisnęła je na ziemię. Chłopi rzucili się na czworaki i poczęli wygrzebywać pieniądze z trawy, nie zwracając uwagi na pogardliwe spojrzenia towarzyszących królowej żołnierzy. Hawekarzy zajeżdżają z towarem do starej rybackiej chaty, na północ stąd, a wiewiórcy wychodzą do nich z lasu przed pierwszym pianiem koguta. Królowa poleciła żołnierzom przygotować się do starcia ze Skojatel i ich pomagierami. Czarna Rajla przysiadła na przewalonym pniu i ostrzyła miecz. Zgrzyt kamienia trącego o ostrze dzwonił w uszach jak ponura obietnica. Myśmy dostali złoto, elfy dostaną... No tak, faktycznie. Super, super interes, gościu. Wyście dostali złoto, kurde, a powinniście sprzedać te informacje za darmo, dlatego żebyście nie dostali na przykład jakimś bełtem, czy też łukiem, który na przykład ma, nie wiem, rozczłonkowane, wiecie. A zaraz, my tędy możemy przejść? Pod mostem. A tutaj jeszcze coś było. Od mostu w dół od noga. Od mostu w dół od noga. A co tutaj się dzieje? Pani, tu w dole są ludzkie szczątki w strasznym stanie. Wygląda to na to, że skrater skrępowali jeńca, posmalowali go psim sadłem, a potem porzucili nieopodal gniazda nekkerów. O Jezus Maria. Może uda się to ciekawe, co im zabrał. Przeglądźcie potwory i przeszukajcie ciało. Może uda się to ustalić. Polećcie Ekowi, żeby przegnał potwory, a potem przeszukaj ciało. Nie wiem, czy to jest do walki prowadzi? Czemu miałbym tu dwóch tracić, a tutaj nic? Podejrzane. Chyba, że Eik będzie musiał ruszyć do walki. O, znaleziono mapę. Ła, ła, wiła. Już mamy dwie mapy.
Trzeba będzie w takim razie uważnie się temu przyglądać. Co to hawekarzy? Mewe dotarła w pobliże chaty wskazanej przez wieśniaków jako punkt, w którym spotykają się Skojatel i hawekarze. Między drzewami migotały światła pochodni. Słychać było przyciszone głosy. Pani, wyszeptała Raila. Mamy ich jak na dłoni. Musimy działać szybko, zanim elfy wycofają się do lasu. Oczywiście. Nie bój się, Raila. Królowa poklepała wojowniczkę po ramieniu. Nie przepuszczę takiej okazji. Do ataku! Chyba, że Iryjczycy wypadli z lasu na niczego niespodziewających się partyzantów i hawekarów. Chwilę później, pogrążony w ciemności las, rozbrzmiewał odgłosami walki. Bo możliwe, że ktoś by jeszcze tutaj na przykład przyszedł i byśmy wzięli więcej ich na widelec, nie? Bitwa skrócona. Okej. Już nie mam siły do tej bitwy. Dlaczego? Dlatego, że ten zasrany Skojatel mają zasrane karty, które przyzywają mu stali co chwilę jakieś dodatkowe jednostki. No po prostu idzie oszaleć. Dobra, Heidauera nie chcę, bo on się przyzywa sam. Bomba dwimerytowa raczej nie jest mi potrzebna, bo jego jednostki będą raczej obite. Krzepiący dekok też nie jest mi potrzebny. Może tyle procarzy też raczej nie za bardzo. O Jezus Maria, Aegis Denethor, całkiem spoko opcja. Coś jeszcze na rękę. Dobra, zobaczymy, co z tego uda nam się wymodzić. Dlatego tak. Zróbmy Aegis Denethor. Niegodziwcy zostaną. Dlatego, że właśnie karani. Tak to wygląda. Wzmocnijmy Aegis Denethor. I teraz tak. Za każdym razem, gdy sojusznik odnosi obrażenia, ulepsz tę jednostkę o jeden. Sojusznik. Nie masz malu, nie ma towaru. I tutaj bym chciał tak. Na pewno bym chciał zrobić już w tym momencie tak, co by obijało już na przykład hawekarski transport. Może być. Bo to też, kurde, za każdym razem daje 3 punkty pancerza, jeden młody. Robimy interesik? Czyli to też trzeba zniszczyć. Kurczaki, no. Okej. Runa Darsbug. To chętnie zrobimy tak. Tak, 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 tak i tak. I jeszcze tak i tak. Dobra, 4. Bo te karty przyzywają co 2 tury losowego elfa z stali. To jest przekombany. Dobra. Do tego na pewno warto by było zarzucić tak i tak. Wzmocnijmy sobie w ten sposób Aegis Denethor. Świetnie. No tutaj niestety jak on jest wzmocniony, to dostaje dodatkowe 4 obrażeń, bo tak to robi, ci robią 2, a jak jest wzmocniony, to dostaje 6, więc niestety, ale to nie jest takie hop-siup. Okej, to w takim razie spróbujmy poprzenosić parę tych jednostek. Okej. Plus 4. Tylko zaraz, no właśnie, oni będą mnie cały czas bić tego Ejka. Cały czas będą mi obijać tego Ejka. Dobra. Nie pozostaje mi nic innego jak tak, zarzucić kundla procarza, ściągnąć tego i na przykład tego. Cyk. Gascon został wzmocniony. Tutaj podrzucimy troszeczkę punktów. On teraz będzie obity, więc nie będą, jeżeli nadal będą go triggerować, to nie powinien dostawać 6 obrażeń, tylko powinien dostawać 2 obrażenia. O, Melitele. No nie wierzę, i przyszedł medyk. I przyszedł medyk i wszystko teraz będzie to leczył. Brawo! Siłę jednostki na prawo, więc w takim razie zabierzmy sobie jego siłę. Potrzebujemy do tego 2 tur. To jest szpieg. Okej, 2. Winniśmy sobie pomagać. Świetnie, teraz się będziemy leczyć, tak? Brawo!
Teraz się będziemy leczyć. Kochana gra. Dobra, przeżyjmy to jeszcze raz. A, misplay i waste, bo mogłem tu seniora wyrzucić, który by jeszcze wzmocnił się dodatkowo o 5 punktów. No ale... Wytrwałości. Tak to jest. Teraz tak, to będzie biło dwie jednostki po bokach po 6. W następnej turze. Okay, trzeba było słuchać mojej baby. Ci się wzmacniają. Igraszką dla mnie miecze i sztylety. 8. Dobra, tutaj mi jeszcze dobija 6. Pięknie po prostu. Oh. Ty tak na poważnie? Tak, ja tak na poważnie. No i teraz w zasadzie nie wiem, co się stanie, bo jeżeli będą te różne wymiany ataków, bufowania i tak dalej, nie wiem, nie umiem tego policzyć. Plus 10, okej, okay, zniszczona moja karta. 8, 101, 82, 88. Kara, wygrałem to. Jest Jezus jedna. Maria, tak troszeczkę na farcie bym powiedział mocno. Na farcie, serio. Mebe udała się rzadka sztuka. Zastawiła pułapkę na Skojatel w ich własnym lesie. Otoczone elfy broniły się do samego końca, wybierając śmierć nad ludzką niewolę. Mewe otworzyła skrzynię hawekarów. Z początku zdziwiła się, widząc, że pudła wyładowane są pakułami. Okazało się jednak, że prawdziwy towar jest schowany pod spodem. Groty zakończone rozrywającymi wnętrzności haczykami, niedźwiedzie sidła, zabójcze trucizny. O tym właśnie mówiłem. Broń, powiedział Reinhard, przeglądając zawartość pudeł. Zrobiona tak, żeby przed śmiercią zadać jak najwięcej cierpienia. Czymś takim nie godzi się walczyć, dodał milczący zwykle Eik. Gascon nie podzielał ich oburzenia. Sięgnął po jedną ze strzał i ważył ją z zaciekawieniem w dłoni. Trupowi wszystko jedno, jak trafił do piachu. A te cacka? Moi chłopcy zrobiliby z nich dobry użytek. Nie. Nie, zniszczyć może broń. Może straciłam koronę, ale nie honor. Mewe wyjęła strzałę z rąk Gascona. Nie pozwolę, żeby moi żołnierze walczyli tym czymś. Reinhard! Każ wrzucić te pudła do wody. Topiąc broń hawekaru, takimi rzeczami się nie walczy. Mewe dała jasny sygnał, że nawet w najczarniejszej godzinie nie przestaje obowiązywać jej rycerski honor. Wieść o masakrze rozeszła się po Edirn szerokim echem, studząc zapał tych, którzy myśleli o wzbogaceniu się na nielegalnym handlu z elfimi partyzantami. I bardzo dobrze. Jeszcze moje jednostki mają plus do morale, z racji tego, że podjąłem chyba taką właśnie decyzję, coś mi się wydaje. Oh boy. No powiem wam szczerze, że ta walka przysporzyła mi bardzo dużo problemów, naprawdę. Bardzo dużo problemów mi przysporzyła. Jeszcze tutaj coś było na dole. Pierwsze tutaj w ogóle jakiś jest dół. Niech inżynierowie zbudują most. Tak, będzie mi trochę łatwiej, nie będę musiał chodzić naokoło. Mogę to wziąć? Mogę to wziąć. Okej. Okay. Jeszcze na południe bym zszedł. Tam jest jakiś kufer w ogóle. A! Zapomniałem w ogóle o tych dwóch mapach. Przecież ja mapy mam dwie, prawda? Nie przyglądałem się, kurczę. Ajajaj, nie przyglądałem się miejscu, gdzie moglibyśmy znaleźć ten drugi skarb, bo ten pierwszy, mam wrażenie, że zwalili na drogę drzewa, możemy je usunąć. Usuwajcie jak najbardziej, będziemy mieli neutralne morale. Pięknie, co tutaj jest? Do gry wieloosobowej, dobrze. Jak to wygląda? Jak wyglądają mapy? No właśnie, mapa kruka i ukryta mapa. Tych dwóch rzeczy trzeba będzie wyglądać. Bo jeszcze chyba tak mi się wydaje, że nie obserwowałem dokładnie, bo zapomniałem o tych mapach. Ale nie rzuciło mi się w oczy chyba takie miejsce, w którym mógłbym to wykopać. Pewnie gdzieś tak bardziej na północ to wszystko będzie. Tutaj jeszcze jest jakaś walka. Okej.
Musiałem sobie w ogóle, nie wiem, pewnie ktoś zwrócił na to uwagę, że musiałem sobie troszeczkę talię przebudować. Tutaj też jest coś takiego, że nie możemy mieć dużej ilości złotych kart, mimo tego, że te karty... A tutaj jest jakaś walka, to może na razie od niej odejdźmy, bo chciałem sobie zebrać coś, co jest tutaj, tylko jak tutaj wejść? A, w ten sposób, no dobrze. Jeszcze coś tutaj możemy zrobić, na górze też jest walka i czeka nas troszeczkę tych walk, na pewno. Okej, dobra, słuchajcie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało, jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz, będę bardzo, bardzo wdzięczny. A my widzimy się następnym razem w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie, pa, pa.